Dziś gościmy w salonie fryzjerskim Emilia, gdzie obalamy mity na temat pielęgnacji włosów dzieci w wieku przedszkolnym. Emilka, powiedz, jak często myć włosy dzieciom w wieku przedszkolnym? Tak naprawdę jest to bardzo indywidualna sprawa, zależy to od stanu skóry głowy dziecka. Niemniej jednak takie mycie co 3 dni to wystarczy, żeby zachować higienę skóry głowy prawidłową. A czy to prawda, że podcinanie włosów sprawia, że szybciej rosną? Nie, absolutnie nie, to jest mit. Podcięcie końcówek ewentualnie tylko może poprawić ich wygląd i tyle. Nie zmieni porostu włosów. Czy nie jest to prawdą? A Emilka, jakich szamponów używać dla dzieci w wieku przedszkolnym? Czy mogą być to już dorosłe szampony, czy lepiej wybrać te dziecięce? Lepiej wybrać te dziecięce szampony, które zawierają jak najmniej silikonów niezmywalnych, ponieważ te substancje bardzo zapychają skórę głowy dziecka i potem przy dłuższym używaniu mogą doprowadzić do różnych chorób skórnych. Najlepiej wybierać szampony czyste, klarowne w konsystencji, bez substancji perlistych, które mają negatywny wpływ na naszą skórę. Na rynku teraz mamy dostępne bardzo dużo różnokolorowych gumek, spinek. Jak wybrać te najlepsze? Po czym poznać te, które nie będą szarpały dziecięcych włosów? Przede wszystkim trzeba sprawdzać, żeby gumka po maksymalnym rozciągnięciu, z takiej gumki, żeby nie prześwitywały tak zwane gumki recepturki, te gumki z kauczuka, ponieważ one bardzo tną włosy, jak się gumka mocno rozciągnie i naciągnięta jest na kucyku, pod wpływem rozciągania i ściągania taka gumka jest w stanie uciąć włos jak nożyczki. Czyli powinniśmy w sklepie wziąć taką gumkę do ręki i naciągnąć. Przy maksymalnym rozciągnięciu takiej gumki nie powinno być widać tych gumek takich zrobionych z kauczuku. Gumka najlepsza jest gumka wtedy, kiedy jest najgrubiej opleciona materiałem. Wtedy jakby ta gumka, która znajduje się w środku, recepturka, nie jest w stanie się przebić przez ten materiał.